W dzisiejszym odcinku zabierzemy Was do miejsca, które kiedyś było zamkiem, później pałacem, a swoją historię kończy jako opuszczony od dwóch dekad wariatkowy. Zapraszam. Historia tego miejsca sięga XIII wieku. W chwili obecnej nie wiadomo dokładnie, jak wyglądała warownia, jednak wiadomo, że zbudowana była z kamienia i otoczona była fosą. Początkowo w miejscu zniszczonej warowni stanął dwór, a następnie niszczającą budowlę zamieniono w browar, a później w słodownię. Cel naszej wycieczki leży przy samej granicy z Czechami, a teren jest ogrodzony i stanowi własność gminy. Korzystając z okazji, postanowiliśmy zwiedzić to miejsce, które ktoś kiedyś nazwał Pałacem Wisielców. Tak czy owak, dostaliśmy się do wnętrza, które naprawdę robi piorunujące wrażenie, a po zmroku może stanowić plan filmowy jakiegoś nawiedzonego filmu o duchach czy innych psychopatach. Naprawdę. My jednak trafiliśmy tam w ciągu dnia i mając chwilkę postanowiliśmy zwiedzić ten piękny budynek od piwnic aż po strych. A było co chodzić. Pałac według informacji posiada 138 pomieszczeń, z których niektóre naprawdę powalają, jak na przykład kaplica z przepięknym witrażem. Długie, mroczne korytarze, wielkie okna, skrzypiące drzwi, trzeszczące podłogi i cisza. To wszystko stanowi niesamowitą atmosferę tego miejsca. Ciekawe są również piwnice i pomieszczenie z czymś w rodzaju basenu. Z tym, że basen to nie jest. Sami nie wiemy tak naprawdę, co to, i jeśli Wy wiecie, napiszcie w komentarzu. Tak czy owak, wycieczka do tego miejsca nie była stratą czasu i mamy taką cichą nadzieję, że pałac dostanie drugie czy też kolejne życie i w niedalekiej przyszłości będzie miejscem wywołującym ochy i achy. Naprawdę. Cześć.